Dzień dobry, nazywam się Paulina Dziedzic. Zaprezentuję dzisiaj Państwu temat sprawiedliwego handlu na przykładzie systemu certyfikacyjnego Fairtrade oraz kampanii społeczności przyjazne dla sprawiedliwego handlu. Od 2017 roku pracuję w organizacji Koalicja Sprawiedliwego Handlu Fairtrade Polska, która jest częścią międzynarodowej organizacji Fairtrade International, wyznaczającej standardy, po których spełnieniu konkretne grupy mogą przystąpić do Fairtrade. Zadaniem Fairtrade Polska jest promowanie produktów ze znakiem Fairtrade i firm, które te produkty mają w swojej ofercie. Dzięki temu w społeczeństwie jest coraz większa świadomość korzyści, jakie płyną dla gospodarstw rolnych z globalnego południa, które uprawiają certyfikowane surowce, a które następnie każdy z nas, najczęściej w postaci przetworzonej, jak czekolada, kawa czy ubrania, może kupować w coraz większej ilości sklepów. Do moich obowiązków należy współpraca z firmami, które są zainteresowane wprowadzeniem do swojej oferty produktów z jednym ze znaków Fairtrade. Ponadto w zeszłym roku ukończyłam szkolenie dla trenerów edukacji globalnej organizowane przez Ośrodek Ekologiczne Źródła, dzięki czemu mogę rozwijać swoje zainteresowania również w obszarze edukacji. Uważam, że w temacie edukacji globalnej nie można pominąć tematu sprawiedliwego handlu z oczywistych względów, jakimi jest wzajemna zależność występująca między krajami. Dostrzec ją możemy pod względami ekonomicznymi, społecznymi czy politycznymi. Sprawiedliwy handel jako partnerstwo handlowe oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych, a także ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie w krajach południa. Sprawiedliwy handel jest to szerokie pojęcie znaczeniowo. Odnosi się ono do całego ruchu sprawiedliwego handlu, włączając w to poszczególne organizacje, jak i systemy certyfikacji organizacji i produktów. Rolnicy z globalnego południa, dzięki temu, że sprzedają wyhodowane plony w postaci bananów, ziaren kakaowca czy bawełny, mogą wpłynąć na los swoich i swoich dzieci. Dlatego ważne jest, aby nie tylko poznawać odległe kraje pod względem ich dóbr naturalnych, ale pod względem tego, jaki mamy na siebie wzajemnie wpływ i czy wszystkie relacje, na które mamy realny wpływ, są wobec nich w porządku. Oczywistym jest, że nie ma możliwości wyeliminowania wszystkich niesprawiedliwości i nierówności, ani tym bardziej nie będzie jednego sposobu na rozwiązanie wszystkich istniejących problemów. Dostęp do mediów, danych statystycznych odnoszących się niemalże do wszystkich zakątków świata, relacje naocznych świadków, relacje osób żyjących w danych warunkach, rozprawy naukowe i badania pozwalają nam wypracować własne zdanie. Interesuję się tym na tyle, aby mieć przekonanie, że Fairtrade jest sensownym rozwiązaniem. Popieram ideę sprawiedliwego handlu, ponieważ u ich podstaw leży wzmacnianie najuboższych rolników z Azji, Ameryki Południowej i Afryki, a także przekazywanie im odpowiednich narzędzi oraz kształcenie takich umiejętności, aby w pewnym momencie stali się na tyle samodzielni, iż nie będą musieli korzystać z zewnętrznych programów. Odpowiednia wiedza i doświadczenie, a także niezbędne maszyny pozwalają rolnikom poprawiać jakość swoich upraw i jakość życia swojego oraz rodzin, a także społeczności, w których żyją. Certyfikacja Fairtrade jest szansą dla rolników z najuboższych krajów pod względem PKB. Rolnicy dzięki zrzeszeniu się w kooperatywy rolnicze uczą się współpracować dla poprawy własnego i wspólnego dobra. Kooperatywa może składać się od kilkudziesięciu do kilku tysięcy rolników, którzy uprawiają określone plony. Udział w kooperatywie pozwala im wzmocnić swoją pozycję na rynku, ponieważ grupa czyni ich silniejszymi. Nieodosobnione są przypadki rodzin, które same nie posiadają samochodu, którym mogłyby zawieźć swoje wyhodowane dobra na targ i tam negocjować ceny sprzedaży. W takiej sytuacji od tych rolników ich uprawy zabierane są przez pośredników, którzy narzucają im swoje ceny.
Dzięki uzyskanym środkom ze sprzedaży surowców Fairtrade rolnicy mogą zaopatrywać się w odpowiedni sprzęt i maszyny, dzięki którym staną się niezależni od zewnętrznych pośredników. Rolnicy certyfikujący się w systemie Fairtrade otrzymują przede wszystkim gwarantowaną cenę minimalną, którą otrzymają za swoje uprawy w większości przypadków produktów. W niektórych krajach ceny minimalne są regulowane przez rząd. Cena minimalna Fairtrade jest to minimalna stawka, po jakiej dany surowiec Fairtrade może być sprzedany. Stanowi ona swoiste zabezpieczenie podczas wahań cen surowcowych na rynkach giełdowych. Jednocześnie, jeżeli cena rynkowa za dane dobro jest wyższa niż cena minimalna Fairtrade, rolnicy dostają za swoje plony cenę rynkową. Na przedstawionym wykresie zobaczyć możemy, jak plasowały się ceny rynkowe kakao od 1994 roku do 2006. Na jasno niebiesko została zaznaczona linia pokazująca poziom ceny minimalnej dla rolników w systemie Fairtrade. Widzimy jasno, że w momencie, kiedy cena rynkowa spada poniżej ceny minimalnej Fairtrade, rolnicy dalej są zabezpieczeni swoją ceną. Natomiast w sytuacji, gdy cena rynkowa za kakao rośnie, rośnie także granica ceny minimalnej Fairtrade. Drugim gwarantem przysługującym rolnikom jest premia Fairtrade. Są to dodatkowe pieniądze wypłacane w wysokości odpowiedniej do ilości sprzedanego produktu, które dana kooperatywa we wspólnym demokratycznym głosowaniu wybiera, na co zostaną one przeznaczone. Projekty finansowane z premii powinny służyć całej społeczności. Pieniądze przeznaczane są na szkolenia z zakresu kompetencji miękkich i twardych. Rolnicy uczą się stosować bardziej zrównoważone sposoby uprawiania roślin, aby w naturalny sposób zwiększyć ich wydajność i jakość. Dzięki odpowiedniej premii są w stanie wybudować nawet szkołę dla swoich dzieci bądź opłacić edukację istniejącą. Często premia umożliwia sprowadzenie do okolicy medyka, zakup pojazdu, zaopatrzenie w nowe narzędzia czy pojemniki do przechowywania produktów. Innym zabezpieczeniem, jakie oferuje Fairtrade dla drobnych rolników, jest wymaganie, aby eksporterzy prefinansowali zamówienia składane u rolników, a także kładzenie nacisku na długoterminowe umowy handlowe z rolnikami, dzięki czemu stabilizowana jest ich sytuacja. Dane liczbowe przedstawiane przez Fairtrade International pokazują, że zarówno wśród rolników na globalnym południu, jak również wśród konsumentów na całym świecie rośnie zainteresowanie Fairtrade. Rolników i pracowników najemnych przybywa. W 2017 roku było ponad 1 700 000 rolników i pracowników na globalnym południu. Udało im się wspólnie wygenerować premię w wysokości 190 milionów euro dzięki sprzedanym surowcom na zasadach Fairtrade. Jest to olbrzymi wzrost w porównaniu do 2013 roku, w którym wygenerowana premia osiągnęła poziom 95 milionów, a rolników i pracowników najemnych na zasadach Fairtrade było 1,5 miliona. Również dane sprzedażowe dotyczące polskiego rynku wskazują na to, że udział produktów Fairtrade z roku na rok się zwiększa, co przekłada się na poprawę jakości życia marginalizowanych rolników. Przybliżanie efektów działania takich przedsięwzięć jak Fairtrade daje uzasadnione podstawy ku temu, aby inwestować w nie dalsze działania i przedstawiać je jako faktyczne rozwiązanie dla poprawy sytuacji ekonomicznej wielu najuboższych rodzin. Dlatego organizacjom Fairtrade zależy na tym, aby te produkty były coraz szerzej dostępne, a konwencjonalne surowce coraz częściej były zastępowane tymi z certyfikowanych upraw. Handel zawsze powinien odbywać się na sprawiedliwych zasadach, tak aby żadna ze stron nie była wykorzystywana. Przyłączanie się do Fairtrade daje szerokie możliwości działania na różnych płaszczyznach, poczynając od rolników z globalnego południa, którzy dołączają ze swoimi plonami przez wszelkiego rodzaju eksporterów i importerów, dzięki którym możliwe jest dostarczenie jakiegoś dobra do danego regionu czy kraju, poprzez firmy przetwórcze i wytwórcze, które produkują półprodukty i produkty finalne, które w następnej kolejności dostępne są w sklepach dla konsumentów.
Innym sposobem zaangażowania jest kampania społeczności przyjazne dla sprawiedliwego handlu, która daje sposobność różnym środowiskom i obywatelom wspierać swoimi poczynaniami spektrum organizacji i sposobów certyfikacji mających na celu wspieranie samodzielności najuboższych rolników z krajów globalnego południa. Kampania została zapoczątkowana w 2000 roku przez grupę wolontariuszy z brytyjskiego miasteczka Garstang. Wpadli oni na pomysł, aby promować sprawiedliwy handel w swojej społeczności w sposób zorganizowany poprzez ustalenie 5 kryteriów, które należy wypełnić, aby zyskać tytuł Fair Trade Town. Wypełnienie kryteriów wiązało się z kontaktami z władzami lokalnymi, politykami, mediami, sklepami i szkołami, a ich celem było promowanie sprawiedliwego handlu. W kwietniu 2000 roku w porozumieniu z Fair Trade Foundation z Wielkiej Brytanii grupa inicjatywna zadeklarowała wypełnienie kryteriów i ogłosiła się pierwszym na świecie Fair Trade Town. Od tego czasu w tysiącach miast na świecie powstały grupy koordynujące kampanie w swoich społecznościach. Na początku 2018 roku inicjatywa Fair Trade Towns obejmowała swoim zasięgiem ponad 2000 miejscowości z 34 krajów. Obecnie o tytuł mogą ubiegać się nie tylko miasta, gminy czy wsie, ale także szkoły, uniwersytety, miejsca pracy, wspólnoty wyznaniowe. W poszczególnych krajach kampania może różnić się ze względu na lokalną specyfikację, na przykład pod względem tego, jakie podmioty mogą brać w niej udział i jakie kryteria muszą spełniać. W Polsce o tytuł ubiegać mogą się miasta, szkoły, uczelnie, miejsca pracy, z zastrzeżeniem, że te miejsca pracy ze swojej specyfiki nie mogą zajmować się przetwarzaniem certyfikowanych surowców w żadnej postaci, wspólnoty wyznaniowe, harcerze i przedszkola. Każda z tych jednostek będzie miała do zrealizowania konkretne kryteria, których spełnienie będzie realizowane przez grupę koordynującą, składającą się z ochotników chcących dostrzec z ideą do jak najszerszego grona. Obecnie w Polsce tytuł Miasta Sprawiedliwego Handlu posiadają Poznań i Jelenia Góra. Oprócz nich mamy 17 szkół z tytułem przyjaznych dla sprawiedliwego handlu i jeden uniwersytet. Potencjalnie jest to bezmiar możliwości na wspólne działania z dziećmi w szkołach, podczas których będą miały one okazję same dowiedzieć się czegoś nowego o tym, jak żyją ludzie w krajach z innych kontynentów. W tej pracy można stosować wszelkiego rodzaju techniki, jakie są nam dostępne. Od krótkich wykładów i ćwiczeń, poprzez warsztaty, pracę w grupach, projekcje filmów, tworzenie ich, wymyślanie gier i wszelkich atrakcji aktywizujących dzieci, aby lepiej było im zrozumieć otaczający je świat i zależności, jakie w nim zachodzą. Obecnie mieszkam we Wrocławiu i mam tutaj okazję współpracować ze Szkołą Podstawową nr 118, która od kilku lat ma tytuł Przyjazny dla Sprawiedliwego Handlu. Wspólnie z panią Basią, koordynatorką tej kampanii, realizujemy zajęcia dla dzieci o tematyce nawiązującej do sprawiedliwego handlu czy zrównoważonego rozwoju. W ramach tej działalności zapraszani są przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, lokalnych biznesów czy osoby prowadzące zajęcia dla dzieci. W szkole zorganizowane zostały spotkania dla rodziców, na których również rodzice mogli dowiedzieć się, czym jest sprawiedliwy handel i jak rozpoznawać produkty fair trade w sklepach. Ponadto szkoła organizuje gry i konkursy z wiedzy o fair trade nie tylko dla dzieci, ale również dla nauczycieli. Do przygotowania zajęć poświęconych tematyce sprawiedliwego handlu w ramach edukacji globalnej warto korzystać z gotowych szablonów bądź inspirować się nimi, aby móc przygotować zajęcia w pełni odpowiadające osobie je prowadzącej, jak i grupie docelowej. Warto zwrócić uwagę na to, czy zajęcia będą miały charakter jednorazowy, czy będą one powtarzalne. Im częściej porusza się jakiś temat w danej grupie, tym więcej przemyśleń on generuje, a zarazem staje się coraz lepiej zrozumiały. W przygotowaniu zajęć dobrze jest również zastanowić się nad najważniejszymi punktami danych zajęć.
jakie chcemy, aby zapamiętali nasi uczestnicy. Posiłkować można się materiałami dostępnymi na stronie organizacji Źródła oraz ich pakietami edukacyjnymi o tematyce zrównoważonego rozwoju, ekologii, ochrony praw dziecka czy praw człowieka. Materiałami drukowanymi, jak również elektronicznymi, możemy posiłkować się, wchodząc na stronę Kampanii Społeczności Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu, jak również stronę Fairtrade Polska. Możemy tam znaleźć prezentacje, przewodniki, banery, broszury, plakaty oraz ulotki informujące o sprawiedliwym handlu oraz konkretnych produktach. Polecam również korzystanie ze źródeł angielskojęzycznych, jak choćby strona organizacji Fairtrade International, która odpowiada za wyznaczanie standardów Fairtrade, których spełnienie jest wymagane od producentów, nabywców oraz przetwórców ich produktów. Znajdziemy tam wiele aktualności dotyczących życia rolników z globalnego południa, jak również rozwiązań czy projektów, jakie obecnie są realizowane. Polecam także zaglądanie na stronę Fairtrade Foundation z Wielkiej Brytanii, która dzięki swojemu już wieloletniemu doświadczeniu w pracy ze szkołami i z uczniami zdążyła przygotować wiele materiałów poświęconych tematyce sprawiedliwego handlu i zostały one dostosowane zarówno do wieku dzieci, jak również podzielone na kategorie produktowe. Można znaleźć tam gotowe scenariusze zajęć, ćwiczenia, również filmy. Serdecznie zachęcam do testowania gotowych rozwiązań, jak również inspirowania się i tworzenia nowych własnych scenariuszy. Sprawiedliwy handel jest zagadnieniem na tyle szerokim, że można o nim mówić w kontekście różnych tematów, jak na przykład prawa człowieka, prawa do własności, dostęp do wody, opieka medyczna, społeczna odpowiedzialność w biznesie, wyrównywanie szans na rynku wymiany surowców, etyczna moda, praca dzieci, zmiany klimatyczne, zmiany społeczne, a także moralne. Sprawiedliwy handel pokazuje również, że wybierając lokalnie, możemy działać także globalnie. Dziękuję za uwagę.